Pani poseł Jakna, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowna komisja, szanowni goście. Ja chciałam zapytać o tak zwany rozwój inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem właśnie inwestycji na podhalu, bo no, sam pan tu wspomniał o, o, tych, o tym wyciągu na Goryczkowe. Ja przyznam się szczerze, że... Nie, nie, nie jeżdżę na goryczkowej, bo po prostu boję się korzystać z tego wyciągu. Już jako dziecko przeszłam traumę, kiedy ten wyciąg stanął i przez trzy godziny ściągano nas ręcznie do tyłu, a ja byłam na przedostatnim krzesełku przy górnej stacji i, i myślałam, że to wtedy już świat się kończy. I to jest po prostu wstyd narodowy ten wyciąg tam na tej goryczkowej. Ja, Mam nadzieję, że w jakimś najbliższym czasie po prostu w ogóle ten wyciąg powinien być zamknięty. To, to powinniśmy od tego zacząć, że nie powinno się używać tak starego, przestarzałego wyciągu. No chyba, że dla odważnych jako sport ekstremalny, no to, to polecam szczególnie. Natomiast tak po prostu dla rodzin z dziećmi to, to jest niebezpieczny wyciąg. No i powołam się tu na słowa pana prezydenta Andrzeja Dudy, który już kilka lat temu obiecywał, że, że doprowadzi do tego, że ten wyciąg będzie wyremontowany. Z tego co ja wiem, to TPN jak gdyby też chce i zależy im na tym, żeby to, żeby to doszło do skutku. Jak nie wiadomo o co chodzi, to pewnie chodzi o pieniądze z tymi organizacjami, które gdzieś tam protestują, więc pytanie takie, co w tym temacie w najbliższym czasie się zrobi, bo tak pan tutaj powiedział dosyć oględnie, więc jak, jak to wygląda tak naprawdę, jakie są plany, możliwości, terminy, kiedy możemy się spodziewać jakichś remontu, zmiany tego wyciągu na, na Goryczkowej? druga sprawa czy są jakieś czynione rozmowy koncepcje na temat inwestycji na przykład na Nosalu Wraz z Centralnym Ośrodkiem Sportu. Ja wiem, że prawdopodobnie Państwo nie macie nic z tym wspólnego, ale być może, jako taka narodowa kolej i w połączeniu z Centralnym Ośrodkiem Sportowym, można by było reaktywować jeden z najlepszych stoków slalomowych w Europie i, i, i jeszcze raz odbudować tą bazę narciarską na Nosalu. To jest kolejne pytanie. Kolejne pytanie moje dotyczy inwestycji na Podhalu, również w mojej rodzinnej miejscowości w Poroninie. Ostatnio miało miejsce w gminie Poronień takie spotkanie zorganizowane przez panią Wójt, dotyczące właśnie budowy wyciągu krzesełkowego na zboczach Galicowej Grapy. Moje pytanie jest takie, jak poważnie za, za, zaawansowany jest ten projekt, czy, czy faktycznie jest to w planach inwestycyjnych, kiedy miałoby to powstać, ten wyciąg i jakie są przeszkody ku temu, żeby on powstał. No i jeżeli chodzi o treningi sportowe, no bardzo pięknie jest ilustrowany ten program Polski mistrz. Faktycznie lepiej robić nic, lepiej robić coś nic, coś lub niż zupełnie nic nie robić. Niemniej jednak, no, gdzieś tam cały czas słyszymy wśród zawodników i, i, i sama też pamiętam ze swojej kariery zawodniczej, że zawsze był problem z tym, żeby gdzieś trenować w Polsce. Czy, czy ta dostępność stoków PKL-u jest taka, można powiedzieć, dostępna w normalnych godzinach, a nie wczesnoporannych, poza ruchem turystycznym? Czy, czy ci zawodnicy naprawdę mogą e, trenować na Kasprowym Wierchu i, i innych e, stacjach podlegających pod PKL bez żadnych problemów e, godzinowych, e, nie wiem, taryfowych jakichkolwiek? bo bo myślę, że to od treningów przede wszystkim tej dostępności infrastruktury dla zawodników powinniśmy zacząć, jeżeli liczymy na jakiekolwiek dalsze sukcesy sportowe. W tematach tych inwestycyjnych, zwłaszcza tej goryczkowej i galicowej grapy, będę prosiła o odpowiedź na piśmie. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę.